Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii, w której wyjaśniam powstawanie różnych kolorów sierści u kotów. Dziś zajmiemy się genetyką, jaka stoi za wciąż bardzo rzadkim, bo i dosyć trudnym do uzyskania kolorem lilak. Jak wyglądają takie koty, możecie zobaczyć na filmie, w którym zebrałam zdjęcia kotów w kolorze lilak potwierdzonym testem genetycznym. Link znajdziecie na górze i na dole. O testach genetycznych będę jeszcze mówić później. W przypadku kotów o tym kolorze to bardzo ważne, więc pozostańcie czujni. Jak być może pamiętacie z poprzednich odcinków serii: za kolor sierści u kotów odpowiadają lokusy, czyli w dużym uproszczeniu takie pojemniki na gen. W przypadku koloru lilak są to dwa pojemniki ten na geny B i ten na geny D. Kolor lilak powstaje na bazie koloru czekoladowego, o którym opowiadałam Wam w zeszłym tygodniu. Dla przypomnienia, do pojemnika na geny B wpadają te geny, które odpowiadają za kształt eumelaniny, czyli czarnego pigmentu. Jeżeli kot odziedziczy po rodzicach chociaż jeden gen duże B, to drobinki pigmentu we włosie zachowują swój normalny rozmiar i kształt, i kot jest czarny. Jeżeli jednak kot odziedziczy dwa małe b lub jedno małe b i jedno bl, to drobinki eumelaniny we włosie są mniejsze, a ich kształt z podłużnego zmienia się na sferoidę, czyli kształt zbliżony do piłki do rugby. To sprawia, że wizualnie kolor czarny rozjaśnia się do koloru brązowego, który nazywamy czekoladowym. A jak kolor czekoladowy zmienia się w kolor liliowy? Otóż pojemnik nageny B Pozostaje pod wpływem pojemnika na geny D. Tak jak geny B odpowiadają za kształt i wielkość drobinek pigmentu, tak geny D odpowiadają za ich zagęszczenie we włosie. Gen dominujący, duże D, sprawia, że zagęszczenie się nie zmienia. Wystarczy więc, że kot po którymkolwiek z rodziców otrzyma chociaż jeden gen dominujący, duże D, a pozostanie czekoladowy. Dopiero kiedy kot otrzyma dwa geny recesywne, małe D, Zagęszczenie barwnika znacząco się zmniejsza i wizualnie kolor czekoladowy zostaje rozjaśniony do koloru liliowego. Jak taka różnica w zagęszczeniu wygląda na włosie pod mikroskopem możecie zobaczyć w filmie o kolorze blue, do którego link wrzucę na dole i na górze. Kolor lilak jest więc rezultatem połączenia dwóch par genów recesywnych małego b i małego d. To sprawia, że jest on bardzo trudny do uzyskania. Aby uzyskać kolor liliowy Musimy ominąć wszystkie geny dominujące, które wpadają do pojemników B i D. Z tego względu zdarza się, że cena takiego kota jest wyższa niż standardowa cena ragdoli w bardziej popularnych kolorach. Lilak jest też jednak bardzo trudny do rozróżnienia na oko. U ragdoli bardzo często mylony jest z dymnym lub srebrnym niebieskim. Dlatego, niezależnie od tego, czy chcecie kupić ragdola lilak do hodowli, czy jako domowego pieszczocha. Jeśli zależy Wam na tym konkretnym kolorze, to pamiętajmy, że kolor takiego kota powinien być potwierdzony testem genetycznym. W przeciwnym wypadku ryzykujemy, że zapłacimy więcej za kota, który tylko chwilowo wygląda jak lilak, a w rzeczywistości jest na przykład kotem niebieskim. To wciąż jeden z najczęściej popełnianych błędów przy oznaczeniu kolora kota, rasy ragdol. I z tego powodu dzisiejszy hashtag to gentest. Kolor lilak u Ragdoli jest uznawany we wszystkich organizacjach zrzeszonych w WCC. W standardzie ACF przeczytamy, że ciało kota ma kolor kwiatu magnoli jest niemal białe. Znaczenia point mają mroźny, szary kolor o różowawym tonie. Lusterko nosa jest lawendowo-różowe, a opuszki łap lawendowe u kolor pointa, różowe u miteda, a u bicolora preferowane są różowe, ale może to być również miks kolorów. W standardzie CCCA przeczytamy, że kolor sierści kota to złamana biel w odcieniu kwiatu magnoli. Kolor znaczeń to delikatny, różowy, szary i preferowane jest tu jaśniejsze cieniowanie. Kolor oczu to czysty, głęboki niebieski, najlepiej z fioletowymi tonami. W standardzie CFA przeczytamy, że kolor sierści na ciele jest biały, a kolor znaczeń to mroźny, szary o różowawym tonie. Kolor oczu jest niebieski, a luster konosa i opuszki łap lawendowo-różowe, lub odpowiednie dla danego umaszczenia. W standardzie FIFA przeczytamy zaledwie, że takie umaszczenie występuje. W standardzie GCCF przeczytamy, że ciało kota powinno mieć kolor kwiatu magnolii z jaśniejszym cieniowaniem na brzuchu i klatce piersiowej. Znaczenia point powinny mieć różowawo-szary kolor i wszystkie powinny być w tym samym odcieniu. W standardzie NZCF przeczytamy, że ciało ma kolor złamanej bieli z cieniowaniem w kolorze znaczeń. Znaczenia powinny być lawendowo-szare z różowawym tonem a rozrzedzenie pigmentu we włosie sprawia, że miejscami przez sierść przebija kolor skóry, czego rezultatem jest delikatne brzoskwiniowe zabarwienie po wewnętrznej stronie uszu. Nos i opuszki łap mają kolor pomiędzy lawendowym szarym a różowym. Standard SACC dla ragdoli nie opisuje szczegółowo kolorów, podobnie jak standard TIKA i standard WCF. Na temat ragdoli w kolorze lilak to już wszystko. Zapraszam Was ponownie za tydzień, będziemy mówić o kolorze cynamonowym. Do usłyszenia. I pamiętajcie gentest